od 6 lat oddział Warmińsko-Mazurski Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich organizuje tak zwane Dni Seweryna Pieniężnego. Właściwie to było ich dwóch, ojciec i syn, dwóch Sewerynów. To były wyjątkowe postaci. Proszę pamiętać, że oni zaczynali działalność jeszcze kiedy Rzeczypospolita nie istniała. Musimy cenić ich moralność, ich myślenie, ich patriotyzm, który był szczególnym patriotyzmem. Dzięki takim ludziom jak oni, my dzisiaj tutaj rozmawiamy. Tu przez cały rok organizowaliśmy spotkania z autorami, od młodych poetów, po starych wyjadaczy, więc to jest szalenie ciekawe. Tych spotkań było wiele. Dobrym przykładem będzie dzisiaj spotkanie z redaktorem, autorem i sportowcem, który kiedyś był sprinterem, który stworzył znakomity dokument Historia polskiego sportu, o czym my też nie pamiętamy. Film mówi o 100 latach polskiego sportu i chciałem taką historię zawrzeć w tym filmie, właśnie pokazać 100 lat historii polskiego sportu poprzez kluczowe, najważniejsze obrazy, kluczowe, najważniejsze wydarzenia, kluczowe, najważniejsze sukcesy sportowe. Ale oczywiście to jest tylko warstwa faktograficzna, powiedzmy, ale jest tam, mam nadzieję, mnóstwo innych dodatkowych elementów, takich chociażby jak emocje, które towarzyszą każdemu sukcesowi sportowemu. Wszystkie te obrazy, które tam się przewijają, to są, powiedziałbym, ikoniczne obrazy, czyli takie obrazy, które w zbiorowej pamięci wszystkich Polaków gdzieś się zapisały. I emocje, które towarzyszą tym sukcesom i tym obrazom, zapisane są i w pamięci zbiorowej Polaków, i w tym filmie.